Cześć! Witam Was w nowym filmie po dość długiej, prawie dwumiesięcznej przerwie. I zanim wyłączycie, ten film nie będzie stricte o roślinach, w sumie nie będzie w ogóle o roślinach, tylko przy okazji przesadzania chciałabym odpowiedzieć na kilka pytań, które zadałyście i zadaliście mi jakiś czas temu i na Instagramie, i na YouTubie. Będzie trochę o ekologii, zresztą sami zobaczycie. Ale zanim zacznę, muszę Wam się do czegoś przyznać. Czuję poczucie winy i pewnie trochę wstyd przez to, że tak rzadko udaje mi się publikować na YouTubie. Ale pewnie część z Was wie, że jestem teraz w trakcie wyprzedaży moich produktów pozostałych po marce Skrojone i jestem w tym fizycznie tak naprawdę sama i rozwijam też nową markę, tak na marginesie zachęcam do obserwowania mediów społecznościowych. Wszystkie linki będą jak zwykle w opisie pod filmem. Chodzi o to, że w skrócie nie mam czasu. Chciałabym częściej publikować i założyłam sobie, że realny plan jest taki, żeby film pokazywał się raz na 2 tygodnie, taki dłuższy film. Bo ostatnio wkręciłam się też w krótsze formy przekazu, takie do 90 sekund, do 60 sekund. Uważam, że w takich krótkich formach można też zawrzeć niezłą dawkę wiedzy. A powiedziałam, że czuję poczucie winy, bo jestem w trakcie czytania tej książki, która mnie utwierdziła w tym, że jest to poczucie winy. I generalnie nie wiem, czy ją polecam, ponieważ autorka troszkę mnie denerwuje. Pozwolę sobie na 30 sekund autopromocji marki własnej. Tak jak wiecie, wyprzedaję moje produkty poskrojone. Zostało jeszcze 2 tygodnie wyprzedaży. Te produkty już nie wrócą i aktualnie zniżka jest na poziomie 40%, czyli tak naprawdę produkty kosztują tyle, ile ich materiały na nie i ich wyprodukowanie. Pomijając oczywiście podatki. Wszystkie linki będą w opisie. Koniec autopromocji. Więc do brzegu, postaram się, żeby było szybko i spójnie. Przede mną filodendron mamej, który omyłkowo wsadziłam na palik, po którym miał się piąć, bo myślałam, że jest filodendronem pnącym. Otóż nie, okazało się, że filodendron mamy jest filodendronem płożącym. Polega to na tym, że w naturze nie wspina się po paliku, tak jak go tutaj wsadziłam i na siłę przymocowałam do palika, tylko rośnie i płoży się po ziemi, więc potrzebuje doniczki, która jest korytkiem. I udało mi się na OLX-ie upolować za dosłownie 5 zł, takie dwie gliniane, podłużne doniczki. Wydaje mi się, że potrzebuję już tej większej, więc będę go dzisiaj przesadzać do prawidłowej formy doniczki. Nie będę też zmieniać ziemi, bo ja go dosłownie przesadzałam, nie wiem, tam z kilka tygodni temu, więc ta ziemia jest jak najbardziej w porządku. Mam tylko tutaj troszeczkę ziemi, żeby ewentualnie uzupełnić braki. Może zacznijmy od dwóch pierwszych pytań. Ja je przeczytam, a w międzyczasie spróbuję przesadzić filodendrona. Nie wiem, czy jestem w stanie robić te dwie rzeczy naraz, ale zobaczymy. I to są dwa pytania, które połączę. Czy picie z plastikowej butelki kilka razy jest zdrowe, ekologiczne i tym podobne? Czy jednak mikroplastik? I drugie pytanie. Próbując być bardziej eko, zaczęłam używać szamponów w kostce, ale trzeba trochę wody, żeby zaczęły się pienić. Czy faktycznie są lepsze dla środowiska, czy nie marnuję teraz więcej wody, mimo że ograniczam plastik? I teraz tak. Zastanawiając się nad odpowiedziami na te dwa pytania, miałam przesadzać. Zastanawiając się nad odpowiedziami na te dwa pytania, sprawdziłam po pierwsze, ile wody jest potrzebne, żeby stworzyć plastik. I trzeba rozróżnić w tym przypadku wodę, zużycie wody niebieskiej i zużycie wody szarej. Chodzi o to, że zużycie wody niebieskiej to jest woda, która zużywa się
do produkcji danej rzeczy, która jest w tym produkcie, bądź która odparowała, a woda szara jest to woda, która jest potrzebna do rozrzedzenia zanieczyszczeń, które powstały w wyniku tej produkcji. I sprawdziłam, że posłużę się tutaj ściągą, że oczywiście biorąc pod uwagę cały cykl od wydobycia ropy naftowej po produkcję plastikowej butelki, potrzebne jest 10 litrów na kilogram plastiku wody niebieskiej, czyli tej, która jest w produkcie i tej, którą zużywa się do produkcji, i 235 litrów na kilogram, jeżeli do tej niebieskiej wody dodamy zużycie szarej wody, czyli tej, która jest potrzebna do rozrzedzenia zanieczyszczeń. Z tego wynika, że na plastikową butelkę potrzebne jest średnio 5,3 litra wody. Jest to bardzo dużo i tak naprawdę jak się nad tym zastanowicie, to jeżeli może zaczniemy od wody, może zaczniemy od picia wody w plastikowej butelce. Jeżeli chodzi o plastikową butelkę, to w sumie bazując na tych danych, do produkcji takiej wody w plastiku potrzeba jeszcze czasami trzykrotnej objętości wody, która jest w tej butelce, co jest zupełnie bez sensu, ale jeżeli mi też się zdarza, jeżeli, nie wiem, nie wzięłam ze sobą wody, jestem na wycieczce rowerowej, nie ma kranówki i jedyną możliwością jest kupienie wody z plastiku, też mi się zdarzało i na pewno będzie zdarzać, to butelki plastikowe to zwykle butelki z plastiku PET. Takie oznaczenie możecie znaleźć na opakowaniu. I jeżeli ten plastik to plastik PET, to jest to plastik jednorazowego użytku. Nie powinno się go używać ponownie, bo jeżeli użyjecie go ponownie, to prawdopodobnie mogą z tego opakowania odrywać się cząstki mikroplastiku, które wypijecie. I absolutnie bezapelacyjnie, do samego końca. Mojego lub jej. Podpisuję się pod tym i zdecydowanie odradzam Wam wykorzystanie PET więcej niż jeden raz oraz nieprawidłowe przechowywanie PET, na przykład na słońcu. Na słońcu też uwalniają się cząstki mikroplastiku. Jeżeli są już badania na zwierzętach, nie do końca wiadomo, jak to działa na ludzi, ale naukowcy twierdzą, że mikroplastik w organizmie zaburza gospodarkę hormonalną. I jeżeli będziesz wielokrotnie używać butelki PET i pić ten mikroplastik, to prawdopodobnie, bo no nie jest to potwierdzone na 100%, możesz zaburzyć sobie gospodarkę hormonalną. A jeżeli zaburzysz sobie gospodarkę hormonalną, to jest mega poważna sprawa, która wymaga leczenia medycznego i nie pisz się mi tu, że można dietą, wówczas będziesz codziennie musiała brać tabletkę zawierającą odpowiednie hormony, na przykład jeżeli rozwalisz sobie tarczycę, i będziesz zużywać co miesiąc w zależności od objętości opakowania tych tabletek, blister, plastiku i karton. Karton nadaje się do recyklingu, ale blister tabletek nie pustych, blister po tabletkach nie nadaje się do recyklingu. Więc absolutnie nie polecam właśnie z tego względu, myśląc po prostu o plastiku w ogóle życia. Ale też nie polecam, bo jednak mimo, że staram się żyć świadomie, w miarę ekologicznie, to jednak uważam, że zdrowie na pierwszym miejscu. A jeżeli chodzi o szampon w kostce, na opakowanie takiego szamponu można założyć, że też średnio zużywa się 5,3 litra wody. Wiadomo, że starczy on na 10, czasami 100 myć, w zależności od długości i objętości włosów, ale jeżeli masz szampon w kostce, to wcale nie musisz zużywać dużo wody, żeby go spienić. I prawidłowo szampon powinno używać się w ten sposób, że masz jakiś pojemnik zamykany do spieniania. Ja mam akurat słoik, może to być cokolwiek, może to być też plastikowy zamykany pojemnik. Wlewasz sobie troszkę wody. Ja nie mam tutaj szamponu w kostce, mam w mydło, ale mam nadzieję, że też się spieni. Szampon w kostce na pewno się spieni. I
po prostu trzęsiesz. I dosłownie po pół minuty powstaje roztwór, który powinnaś użyć na głowę, bo tarcie kostką o skórę głowy, bo tak naprawdę myje się skórę głowy, a nie włosy. Włosy powinno się tylko zmywać tymi mydlinami, które spadają. Myjąc skórę głowy nie powinno się pocierać kostką, bo wtedy drażni się łuski, włosy, tak mówią specjaliści. I teraz jak sobie rozpienisz tak ten szampon, wyjmujesz kostkę, osuszasz ją oczywiście i tą substancję z mydlinami po prostu polewasz głowę i używasz normalnie tak jak zwykły szampon w płynie. Tutaj mam na przykład akurat szampon Anwen i na opakowaniu jest napisane, że 100% opakowania pochodzi z recyklingu. Uważam, że jest to jakaś alternatywa i dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi o wybór kosmetyków. Więc, a te, co dla mnie też ważne, to te szampony nie są testowane na zwierzętach, a niektóre z nich mają wegański skład, więc tym bardziej super. Więc mam nadzieję, że rozwiałam Twoją wątpliwość, jeżeli chodzi o ilość używanej wody. I teraz wracam do przesadzania. Mówiłam jakiś czas do wyłączonej kamery i mówiłam o tym, że kolejny film, który będzie na kanale, oprócz tego, to będzie film o fetyszyzacji ubóstwa w branży odzieżowej. Będzie on merytoryczny, konkretny, nie żeby ten taki nie był, ale no tak, mam już go nagrane, więc muszę go tylko zmontować. I wracając do pytań, a jeszcze pokażę Wam filodendrona, jakby on będzie teraz się położył sobie po prostu po tej ziemi. Są jeszcze chyba dwa pytania. Jak rozpoznać, że marka faktycznie jest zrównoważona, a nie tylko kreuje sobie wizerunek ekologii? Co mogę sprawdzić jako konsument, żeby nie dać się oszukać? I to jest bardzo ważne pytanie, bo z doświadczenia obserwuję niektóre marki. No i widzę, że ekologia jest tylko dla nich modnym dodatkiem, a tak naprawdę nic za tym się nie kryje. I tak, jeżeli chodzi o takie twarde rzeczy, to na pewno będą to certyfikaty. I to się sprawdza zarówno w odzieżówce, jak i w kosmetykach. Trzeba sprawdzić, czy marka ma jakieś certyfikaty, czy produkty, które tworzy, mają jakieś certyfikaty i co te certyfikaty znaczą. W odzieżówce na przykład, jeżeli marka ma certyfikat GOTS na bawełnę, to jest moim zdaniem najlepszy certyfikat, jaki może być, ponieważ szanuje i środowisko, i ludzi. Tam jest zakaz pracy przymusowej, a w środowisku nie można używać i pracy dzieci, a w środowisku nie można używać toksycznych substancji, które miałyby negatywny wpływ na planetę i zwierzęta. I na przykład niektóre, widziałam marki, reklamują certyfikat o ekotekst w kontekście ekologii. Moim zdaniem to nie ma nic wspólnego, bo ekotekst mówi tylko o tym, że materiał, z którego powstało dane ubranie, nie jest toksyczny dla skóry, bo został przebadany na konkretne chemikalia. Ale nie mówi nic o tym, czy to bawełna konwencjonalna, czy to bawełna organiczna, czy podczas zbioru bawełny nie była wymuszana praca przymusowa bądź praca dzieci. I kolejny materiał pewnie, który nakręcę, bo wydawało mi się, że wszyscy już o tym wiedzą, ale to wynika z błędu poznawczego. Chodzi o to, że co piąta rzecz na świecie z bawełny może być efektem pracy niewolniczej. Chodzi o chińską bawełnę, która obejmuje aż 20% bawełny światowej i w tej chińskiej bawełnie w uprawie i zbiorach bierze udział mniejszość, głównie jest taki region, w którym się głównie hoduje bawełnę i bierze udział mniejszość etniczna Ujgurów, która jest zmuszana do pracy. A to tak na razie w skrócie. Więc po pierwsze certyfikaty, to jest taki twardy dowód, że jest ok. Tylko nie wszystkie oczywiście. I teraz ja sobie zapisałam, że
marka, według mnie, która jest zrównoważona, powinna myśleć też o żywotności swoich produktów. Bo co to za marka, która tworzy produkt, żeby był maksymalnie jak najtańszy? Nie mówię oczywiście, że tanie jest złe, ale ucina po prostu koszty produkcji, szyjąc z gorszej jakości materiałów, gorzej szyjąc w tańszy sposób, przez co to ubranie na przykład się rozpada po kilkunastu praniach, a nie po kilkudziesięciu. I ja wiem, jak szalenie ważne jest to w produkcji bielizny, jeżeli chodzi o szwy, jakie one mają znaczenie. Jest to niesamowicie ważne i dla komfortu ciała, i dla żywotności produktu. Więc według mnie marka powinna myśleć o tym, żeby ich produkty były trwały jak najdłużej. I zapisałam sobie jeszcze, bo oczywiście o tym można nagrać osobny film, ale jeszcze jeden punkt. Zapisałam sobie punkt Dark Patterns, czyli wykorzystanie najniższych instynktów ludzkich, które wykształciliśmy sobie w dziejach ewolucji, które aktualnie nie są potrzebne, ale nadal są w nas tak zakorzenione. Czyli na przykład, jeżeli marka, jakby nie mam nic do limitowanych edycji, sama takie robiłam i pewnie będę robić, bo na przykład jest ograniczona ilość materiału. Ale jeżeli marka robi limitkę albo nawet nie limitkę i ja widzę na Instagramie, że pisze pospieszcie się, bo potem będziecie żałować, albo pospieszcie się, bo zostało tylko 5 sztuk. Chodzi mi o klimat i o ten sam przekaz, wręcz takie chamskie nakłanianie do kupna. Jakby nie ma nic z tym złego, gdyby po prostu marka spisała, że zostało tyle i tyle sztuki, jest to limitowana edycja, ale hasła call to action, że pospieszcie się, potem będziecie żałować, po prostu działają na mnie jak czerwona płachta na byka. Jest jeszcze jedno ostatnie pytanie. No i uważam, że chciałabym to poruszyć raz i jedyny raz i już więcej nie będę tego poruszać. Było pytanie, żebym powiedziała, dlaczego zamknęła się Skrojona. Więc generalnie odpowiem tylko tak, że to te wiadomości, które miały się znaleźć dla ogółu, znalazły się w sieci i nie będę już na ten temat tego tematu więcej poruszać, bo ja już go też zamknęłam i tak jak wiecie, staram się rozkręcać nową firmę i mam nadzieję, że ta nowa firma, nawet jeżeli chodzi o zaangażowanie odbiorców, moje zaangażowanie przerośnie Skrojone, bo jednak mam to doświadczenie, które już włożyłam w poprzednią markę i mam nadzieję, że nowa będzie jeszcze o poziom wyższa. Zrobiłam zoomę, bo przesadziłam już roślinę. Myślę, że ten film wyszedł i tak dłuższy niż miał. Także mam poczucie winy z tego powodu też, że czytałam odpowiedzi na Wasze ankiety. I jedna z Was, niestety nie pamiętam imienia, ale napisała, że trafiła na mój kanał w trakcie pandemii i pod jego wpływem otrzyła sobie ręcznie wielorazowe podpaski. I mam poczucie winy, bo ten kanał jest tak naprawdę, jakby nie patrzeć, trochę zmarnowanym potencjałem właśnie na to, żeby trafiały tu takie osoby i odmieniały tak naprawdę swoją codzienność. Tymczasem dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Do następnego filmu. Pa!